Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Chibi Dark i witam was w szóstym? Chyba szóstym odcinku z naszej serii Ori and the Blind Forest. Skończyliśmy poprzedni odcinek dokładnie w tym samym miejscu, tak więc nic was nie ominęło. Ciśniemy po kolejnym klucz do naszej bramy duchowej. I ta brama, ten klucz znajduje się oczywiście w tamtym miejscu, w którym zginęliśmy ostatnio. Oczywiście musimy rozwalić tą głupią małpę na początku. Exp to exp, nie narzekamy, cieszymy się z tego, że mamy możliwość rozwalenia przeciwników. Tak więc... Dobra. Trzeba uważać oczywiście na wszelkie niedogodności w tej grze. W takiej postaci... Jezus Maria. Chyba jakąś inną drogę wybrałem w takim razie, wcześniej było jakoś łatwiej. Możemy tutaj bardzo łatwo spaść, szczerze mówiąc. I tutaj trzeba właśnie uważać. Właśnie o tym mówiłem. Właśnie o tym mówiłem. Wiecie co, ja może sobie tam zapiszę w którymś momencie. Wydaje mi się, że to dobrym pomysłem. Zdążyłem. Dobra. Chcemy iść w sumie tutaj na górę. Pójdziemy tą górną drogą. Bo albo może i nie. Dobra, pójdziemy tędy. Ostatnio się żeśmy wyrobili to i tym razem nam się uda. Mam nadzieję przynajmniej. Tak. No, najwyraźniej nie. No dobra, spróbujmy starym sposobem, czyli tą górną ścieżką. Niech będzie. Niestety, nie udało się. Dobra. Cyk, 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 cyk. No, tędy jest łatwiej, ogólnie, niestety. Dobra, w takim razie spadamy. W sensie możemy sobie tutaj zapisać, żeby już nie krążyć. Po prostu bezsensownie. Ups, ups. Dobra. Na spokojnie, jak na wojnie. Co jest? Ori, złap się. Tej krawędzi. Ori się nie chce złapać. No nic, jeszcze raz. Dużo fajnych w tym odcinku na początku od razu. No nie! Kurde! Denerwujące. Frustrujące to wszystko jest. za szybko zdecydowanie, za szybko. O, w ogóle mam... tutaj mam fragment mapy. Pamiętacie, gdzie była mapa? Bo ja w sumie nie pamiętam. Tu była mapa, czyli po prostu i tak będziemy chyba się musieli tutaj wrócić. Chyba, że nie będzie takiej możliwości. Ale wydaje mi się, że będzie. Tak czy siak się wracamy. Ponieważ musimy znaleźć właśnie ten fragment klucza. Czy tu mamy bossa? Czy tu mamy kolejnego bossa? Chyba najwyraźniej mamy. Okej. No, w takim razie trzeba będzie... Dobra, ale widzę, że nie jest... Jest prosta mechanika tego bossa. Mini-bossa. Może... może by to tak nazwać. Troszeczkę żeśmy oberwali. Dobra, obrywamy za dwa za kontakt z nim. Albo za jeden oberwaliśmy. Dobra, na spokojnie. Ajajaj, nie obrywamy za jeden. Spoko. Dla mnie spoko, w porządku. Dobra. Udało się, na luziku. No i mamy fragment kolejnej... mamy kolejny fragment bramy. Na luziku, szczerze mówiąc. Jakoś tak trudny mini boss nie był. Weźmy sobie. Okej. I fragment bramy, oczywiście. Wracamy się. Wydaje mi się, że zanim pójdziemy do tej bramy, odblokujemy sobie fragment, tę mapę. Wiecie co, poczekajmy chwileczkę. I brama była po lewej stronie. Przeskoczymy na luziku. Dobra. Praktycznie tak czy siak chyba mogliśmy tutaj się udać. I prawdopodobnie tam nauczymy się skoku podwójnego, bo już widzę, że tutaj będzie nie inaczej jak przeskoczyć po prostu to double jumpem chyba. Nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy, może się uda. Tutaj tak czy siak będziemy musieli. Dobra. Poczekamy sobie.
Czy ja chcę używać? Tak, użyjmy sobie, bo mapę żeśmy odblokowali, a tutaj dostajemy dwie umiejętności, że tak powiem, tylko save'a, nie wiem, może by to tak nazwać. Dlaczego ja mam tylko jedną bramę? W sensie mam tylko jedną? Aha, nie wziąłem, dobra, nieważne. Dobra, to w takim razie jeszcze będziemy musieli jedną zdobyć, ona się tutaj znajduje, ale to tak na szybciora sobie damy radę. Chyba więź jest gotowe. Oczywiście, że jest gotowe. Sam ją naorwałem. Dobra. I lecimy. Jeszcze tego pajączka tylko rozwalimy, żeby nam nie przeszkadzał. Prawdopodobnie się zrespi. Ale to jest dodatkowy exp w takim razie. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Mamy dwa razy fragment bramy duchowej. Otwieramy. Jestem ciekaw, co się znajduje. Czy coś ciekawego? Chciałem. Oh my god. Zapiszmy. Jest to bardzo dobry pomysł. Okej, uwaga. Teraz trzeba... Perfekcyjnie. Ała! Ori. Dobra. Dostaliśmy się na dół. Niech będzie. Mamy tylko jedno życie, tak więc jeżeli chodzi o bicie się z bossem, nie za bardzo mi się to wydaje dla mnie dobrym pomysłem, ale na szczęście chyba tutaj zdobędziemy. Nie zdobędziemy. Głupia żaba. Dobra, zejdźmy. Będzie wygodniej. No nie dostajemy. Przydałoby się tam wejść na górę. Chyba się nie dostaniemy. Dobra, trudno. Czy tutaj nauczymy się nowej umiejętności? To jest double jump. Jestem przekonany, że jest to double jump. Drzewo przodków, tu spoczywa Leru. Była szybka, zwinna, unosiła się w powietrzu. Czyli podwójny jump. Double jump, więc... Jestem przekonany święcie, że jest to double jump. Naleję sobie przy okazji napoju. Poznajesz umiejętność podwójny skok, naciśnij spację, aby odbić się, następnie skoczyć jeszcze wyżej. O Jezus Maria, ile tutaj fragmentów mapy zostało teraz odblokowanych, o mój Boże. No dobra, niech będzie. Okej, niech będzie. To jest tyle nam teraz zostało blokowanych obszarów mapy, że ujecie końca, naprawdę. No dobra, lecimy. Przeskakujemy teraz o wiele dalej, bez kitu. Nie będę się odzywał w trakcie mówienia, w sensie w trakcie odbijania się od ściany, bo chcę montować to w programie. Już to powtarzam któryś raz, ale tak, żeby ktoś jakby nie zapamiętał, co nie. Dobra. I teraz gdzie chcemy się udać? Na górę. Na górę, zdecydowanie na górę. Kurczę. No nic, jeszcze raz spróbujemy. O, dobra, zrobimy to na opę, żeby ona mnie nie przeszkadzała w trakcie wspinaczki. Epa, kurczę, ciężko się wspinać. Ten double jump nie jest tak, wbrew pozorom taki... Oh my god! Tracimy na tych kolcach dwa życia. Dobra. Z tego jak najbardziej skorzystam, bo mamy podwójny atak, więc porozwalam go naprawdę bardzo szybko. Let's go! I tutaj mamy możliwość zdobycia kolejnej więzi. Cztery komórki energii. Nie wiem, nazywam to więź. Nie wiem, czy mogę to tak nazywać. Ktoś mi powie, JB, nie możesz! Czy chcemy się tutaj udać? Nie, tutaj byliśmy. Aha, rozumiem, tą więź po prostu żeśmy otrzymali. Dobra, i teraz możemy się udać w różne inne miejsca. Jezus Maria, ale nam się blokowało. Teraz miejsc do zwiedzania. Ja pierdzielę.
Ależ tu jest możliwości teraz. Mój Boże. Alexpa. Dobra. Czy na górę jakoś da się dostać? Wydaje mi się, że nie. Ale nie jestem pewien. Dobra, jak na razie... Czekajcie, czy zejdziemy tutaj? Nie zejdziemy, nie chcę spadać. Musiałem zobaczyć, czy są kolce, czy nie są. Ale jednak są. Dobra, rozwalmy tego pajączka. Bo jest uciążliwe. I szczerze mówiąc, zapiszmy sobie. Gra zapisana. Nic tutaj raczej nie znajdę. Na dół zejdę? Raczej na bezpieczeństwo. W sensie bezpiecznie zejdę. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra. Na razie zostawmy. Czy przeskoczę? Wydaje mi się, żebym przeskoczył w sumie. A, tutaj się da dostać. Tu się da dostać. Da się dostać. Dobra, dajcie mi chwileczkę, bo będę teraz dosyć mocno nawalał spacją, więc dajcie mi chwileczkę. O! W sumie nie wiem, po co to wziąłem. To chyba było expo po prostu. No nieważne. Żabunia. Ła, troszeczkę żeśmy... Co? Nas zabiła. Okej, okay, niech będzie. Dobra, jeszcze raz. W takim razie. Za pierwszym razem. Ja tu jestem w tej gry. Dobra, lecimy dalej. Właśnie trzeba obserwować. Strasznie tutaj dużo jest efektów. Ja często naprawdę nie widzę to, co tu się dzieje. Czy da się jakoś tu wejść inaczej? Wydaje mi się, że można. I właśnie to zrobiłem, lol. Aż się nie spodziewałem. Dobra, mam tylko jedno życie. Na szczęście uzupełniliśmy sobie teraz o dwa. Czy da się wejść tam? Nie, nie wydaje mi się. W ogóle ominęliśmy tamtą sferę. Ale możemy spróbować jakoś pójść. Dobra, na razie odkrywamy. Czyli to jest zgodnie z fabułą. Jak już tutaj weszliśmy, to wejdźmy tutaj. Pójdźmy do przodu po prostu. No, ciężko będzie, powiem wam szczerze. Dobra, wiecie co? Pójdźmy na razie tutaj. Jak już jesteśmy tutaj, to... Może uda nam się coś tam odblokować, co nie? Czekajcie. Teraz, szybko, szybko. Nie, nie da rady. No nie da rady przejść przez to. Wydaje mi się. No nie, nie da rady. Nie przejdziemy przez to. Czyli jedyną możliwością jest przejście po prostu w lewą stronę. Niech będzie. Ciężko, naprawdę. W sensie bardzo mało, bardzo łatwo się jest po prostu wywalić, co nie? Bo na tych kolcach stracimy po prostu dwa życia. Na tych kolcach tracimy po prostu dwa życia i bardzo łatwo jest się wywalić. Właśnie w łatwy sposób. No nie, ale się dałem. Bardzo łatwo. Dobra, jeszcze raz spróbujmy. Dobra, na luziku i teraz musimy... Dobra, udało się. Dobra, zapiszmy. To jest bardzo dobry pomysł. I lecimy do przodu. Teraz będzie trzeba wykazać się nie lada parkurem, tak więc dajcie mi chwileczkę, ja będę musiał to wyciąć, ponieważ naprawdę to jest głośne. Wiem, że to jest głośne. Bardzo dużo ludzi może to... denerwować, tak więc dajcie chwilę. Ciężko. No ale cóż, do skutku, no musimy tak czy siak to przejść. Mogę zapisać w sumie po tej kascence, bym sobie troszeczkę czasu. Mamy tutaj expa. Dobra, udało się, zaryzykowałem. Chciałem zaryzykować, nie? Chciałem zaryzykować. Potrzebne nam jest życie, powiem szczerze.
Zapiszmy sobie. Mamy możliwość zapisania, to zróbmy to. Dobra, dostaniemy się na górę oczywiście. Użyjemy sobie więzi. W sensie tej zwiększonej więzi, czy jakoś tak. I lecimy na prawo oczywiście. Nie ma problemu, ja już mam podwójny skok, ja mogę lecieć dalej. Parla. Weźmy sobie i zapiszmy, bo widzę, że to są kolce, jak się nadzieję na te kolce chociaż raz. Niestety zginę. Ups. Ktoś został chyba przygwożdżony lekko. Okej. Muzyka. Dobra, udało się. Chyba nie ma lekko dokąd uciec, a przynajmniej uciekł, nie wiem. Nie wiem, może... Nie wiem, jakoś... jak się nazywa to? Takie zjawisko? Ori pełen życzliwości, nadziei w swoim sercu. Wodna żyła odzyskana. Ten starożytny skarb tworzy drogę do wnętrza drzewa Ginso. Jak najbardziej. Pamiętaj, że pierwiastek wytnę to. Spoczywa na czubku drzewa Ginso. Musimy przywrócić wodę i natychmiast wrócić. Czyli musimy się dostać tutaj? A, rzeczywiście, no tak, dobra, okej. No ale żeby się tam dostać, to będziemy musieli troszeczkę... Nie, myślałem, że mogę coś tu zrobić. Szczerze mówiąc, ja bym chciał troszeczkę mapę teraz pozwiedzać. Jeszcze zostało nam troszeczkę minut. Chciałbym troszeczkę mapę pozwiedzać. No niestety, pływać jeszcze nie umiemy. Pływać jeszcze nie umiemy. Tak więc wydaje mi się, że tam nie będziemy mogli wejść nigdzie. Chyba, że można jakoś podbijać się z tych stron. Spróbujmy jeszcze raz. A jednak się udało. Patrzcie. Udało się! Powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się, że coś tu znajdę. Myślałem, że to będzie takie po prostu łapanie expa. Dobra, zapiszmy sobie, żebyśmy nie musieli znowu od nowa tutaj przechodzić to wszystko. I idziemy na górę, pójdziemy sobie prawą stroną. Okej. Tego używać chyba nie chcę. Wydaje mi się, że niepotrzebne nam to jest. Teraz będziemy mogli sobie przeskoczyć... dobra, jednak wezmę. Jednak weźmy. W sumie dużo żeśmy stracili życia, szczerze mówiąc. Ajajaj, blisko było. Dobra, jeszcze raz, nie ma co się martwić. Od czego obrywałem? Udało się. Dobra, i tutaj coś się znajduje, prawda? Chyba wiem, co trzeba zrobić. Tak, nie... Dobra, jakimś cudem się udało. Zapiszmy. I użyjmy...
I użyjmy tej właśnie. Nie, się przestraszyłem, Boże. Dobra. Musimy je użyć jeszcze raz, ponieważ chcemy się wspiąć tutaj. Okej, okay, pójdźmy sobie jeszcze tutaj. Czy dostaniemy się tam na górę? W jakiś sposób. Chyba nie. Nie, niestety. Nie dostaniemy się w żaden sposób. Niestety. Szkoda, coś tam się znajduje, prawda? Tam się znajduje życie, w sensie drzewo to... możliwość zdobycia nowej, w sensie tam będzie do zdobycia... dodatkowe życie. Ajajaj. Dobra, ale to już znamy na pamięć. Panie Ori, niech się pani złapie. Nieważne. Będzie tak powtarzać aż do skutku, prawda? No ciężko. Tutaj ma bardzo łatwo o głupoty jakiekolwiek popełnić. Dobra. Idziemy dalej. Czy możemy coś tu znaleźć? Nie spodziewałem się, że to aż taki damage mi wywali. No nie, no dobra, ja już muszę tam zacząć zapisywać, bo już widzę, że robię naprawdę bardzo głupie błędy. W sumie ja mam tylko dwa życia, więc z czego ja oczekuję? Kurde, co jest? JB, halo! No nie mogę, coś jakoś... Za szybko gram. Za szybko gram! JB, uspokój się. Masakra, za szybko gram. Uspokój się. Poczekaj chwilę, dobra. Skok. Dobra. Mamy trzy życia, tak więc... Na spokojnie, przejdziemy sobie. Na spokojnie, tutaj spadnie uwaga, właśnie. Przejdźmy sobie po prostu tutaj, będzie ci wygodniej. Dobra, w którą stronę? Tędy idziemy? Tak, tutaj double jump, chcemy zdobyć tam expa. Zdecydowanie chcemy. I mamy nowy poziom. Dobra, zapiszmy sobie. Zapiszmy sobie. Ja tracę, aha, na kolce ja tracę segment cały. Znajdujesz bardzo duży pojemnik źródłowy ze światłem. Dla mnie w porządku. Dobra. I idziemy teraz na prawo, wydaje mi się. Można chyba będzie przeskoczyć. Pójść na prawo. Spróbujmy. Tak czy siak zginiemy, jeżeli na te kolce wejdziemy. Bo my tracimy segment. Zauważyłem, że my tracimy... Cały segment. Więc żeby się tam dostać, potrzebne nam jest całe życie, prawda? Dobra, jasne, teraz oberwę, będzie lipa. Dobra, nie oberwałem, oberwałem. Ale tam jest strasznie dużo expa. Ogólnie musimy się teraz dostać tutaj, prawda? Ale zrobimy to w następnym odcinku, ponieważ jeszcze przed tym drzewem Ginso chciałbym troszeczkę pozwiedzać mapę. Tak więc ja wam dziękuję bardzo za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, zdejmę słuchawki. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę. I cóż, widzimy się w następnych materiałach z Ori and the Blind Forest. Trzymajcie się, miłego dnia wam życzę i do zobaczenia w następnych materiałach. Na razie, cześć.